Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Samsung Galaxy S9. No, ale odpalamy i no, mamy zablokowany telefon. Tenże fon z plusa. Czy coś da się zrobić, gdy kupicie taki telefon, ktoś was oszuka? No wiadomo, raty trzeba płacić, więc jeżeli jesteście w plusie i wam go zblokowali, no to zapłaćcie i będzie rozblokowany. Ale co w przypadku, gdy ktoś was oszukał, kupiliście na jakiejś aukcji tego typu smartfon, który miał być sprawny, a po jakimś czasie nagle dostajecie taką informację. Zostaje on cegłą, nic nie możecie za bardzo zrobić. A więc, czy da się coś z tym zrobić? Popróbujmy. Może się uda. No właśnie, czy coś się da zrobić? No, ta sama sztuka telefonu zaczął działać normalnie. Czy działać normalnie? Można sobie zainstalować jakieś rzeczy, korzystać z niego. Ale nie do końca, nie do końca. Już wiadomo, wszyscy pewnie wiedzą, że blokady od operatorów są zakładane w dwojaki sposób. Pierwsza to jest za pomocą Noxa, taka aplikacja, która powoduje wam to, że jak operator stwierdzi, że nie zapłaciliście raty, no to blokuje wam lekko telefon. Widzieliście, jak to wygląda wcześniej na wstępie. No i tyle. Ale gdy telefon już nie jest dosyć długo opłacany, jest gorsza rzecz, a mianowicie jest blokada numeru e-mail. Czyli telefon nie jest w stanie się zalogować do żadnej sieci, co wam za chwilę pokażę. Czyli użyjemy mojej właśnie karty SIM. Dobra, weźmiemy ją, włożymy. Telefon się uruchomi. Zaraz pewnie coś będzie chciał. No i macie niedozwolony telefon. No niestety. No Seneda. To Seneda, proszę państwa. Nie da się rozmawiać później z takim smartfonem, który jest po prostu już zblokowany przez operatora. Nawet nie wiem, spróbuję sobie gdzieś zadzwonić na jakiś numer telefonu. Coś sobie wybierzmy, na przykład mój drugi numer. Ciach. I jest informacja, nie zarejestrowano w sieci. Nie ma możliwości, więc jeżeli operator już wam zblokuje numer e-mail telefonu, no to niestety nie da się go używać. Nie da się go używać najprawdopodobniej na terytorium Polski. Jak i w innych krajach jest szansa, ale to jest do sprawdzenia. Ale na pewno już w tym momencie wasz telefon, no jako telefon, póki nie dogadacie się z plusem, T-Mobile'em, nie będzie działał. No ale właśnie, nie wszyscy ludzie są uczciwi. Niektórzy sprzedawcy na OLX-ie, Allegro sprzedają telefony, które twierdzą, że nie są z plusa. Oczywiście, czy tam z T-Mobile'a są strony, gdzie można sprawdzić od operatorów po numerze e-mail, czy był sprzedany u nich i trzeba płacić, ktoś spłaca za niego raty, czy też nie. Zawsze można też się skontaktować z operatorem i się dowiedzieć, żeby nie wpaść na minę, no bo no, nieuczciwych ludzi naprawdę jest dużo. I możecie tak jak jeden widz kupić smartfon, który miał być spoko, okazuje się, że jest blokowany. No i co, no chłopak utopił i to grubo. Fakt, no tego typu działania ludzi są nie fair, delikatnie mówiąc. No operatorów działanie też nie do końca jest fair, no bo powinni blokować fony tylko i wyłącznie osobom, które nie spłacają rat. Fakt, że one później sprzedając te telefony też nie do końca zgodnie z prawem postępują, odsprzedając je, więc no śliski temat, ale no ale bardzo, bardzo, że tak powiem, upierdliwy. No i w tym momencie po raz kolejny, jak to zwykle ja, jest wiele sposobów, w sumie jeden bardzo banalny, aby w jakiś sposób odciążyć się chociaż trochę od tych problemów. Tak, no jak zwykle zabezpieczenia oparte o Noxie w Samsungach poprzednich, aktualnych, da się bardzo łatwo obejść i to tutaj nie trzeba mieć jakiejś bardzo wielkiej wiedzy, chociaż no, po prostu trzeba wiedzieć, jak to zrobić. No jak widzicie, da się taki telefon, który już jest ze zblokowanym e-mailem, doprowadzić do takiego stanu, żeby byliśmy w stanie z niego tak naprawdę normalnie korzystać. Fakt, że oczywiście to gwarancję tracimy, wszystko jest zrutowane, no nie działa. No, ale funkcje telefonu zostają, czyli dzwonić nie możecie, ale możecie sobie robić z nim zdjęcia, grać, normalnie użytkować. Nie działa tylko i wyłącznie, widzicie, z Wi-Fi też się łączy bez problemu. Nie działa tylko i wyłącznie funkcja
funkcja związana z dzwonieniem. Po Wi-Fi też nie zadzwonicie niestety. No chyba, że będzie jakaś karta SIM innego operatora z innego kraju. Tego nie jestem w stanie sprawdzić. No ale dobra. Jak takie coś zrobić? Jak sobie ulżyć w jakiś tam sposób, gdy ktoś was oszukał? No bo jeżeli jesteście klientem tych sieci, to oczywiście raty macie płacić. No tutaj nie namawiam do niepłacenia, no bo wręcz jest to wskazane, podpisaliście umowę. Powinniście płacić, ale gdy ktoś was oszuka, no to możecie sobie spróbować jakoś poradzić. Ostatni mój film, wgrywanie customowego recovery. To wam pokazywałem, jak to zrobić. A gdy już to zrobicie, no to co trzeba zrobić, żeby móc tak naprawdę korzystać z takiego telefonu, który już jest, no tylko i wyłącznie dostajecie informację, odpalacie go, jest zablokowany, nic nie możecie zrobić. No, można sobie poradzić, chociaż odrobinę ulżyć. Co trzeba zrobić? Trzeba ściągnąć sobie ROM. Mianowicie customowy ROM. Customowych ROMów jest wiele. Ja polecam jeden taki akurat w tym przypadku prosto od innego naszego, jeśli dobrze pamiętam, polskiego dewelopera, czyli ściągnięcie czystego ROMu, wyglądającego jak praktycznie czysty, taki sam ROM jak zwykły, czy to 9.0, czy to 8.0, ale ten ROM posiada jedną prostą rzecz. Ma wycięte z siebie zabezpieczenia NOX, ma wycięte inne parę rzeczy, nie działa na przykład już FRP na nim, czyli Factor Reset Protection. Da się tego typu rzeczy zrobić, sorry, o źle robię, że go uruchamiam, więc jeszcze trochę pogadam. Praktycznie ROMy na telefony, osoby, które się na tym znają, w szczególności forum XDA, polecam, tam jest cały temat odnośnie tego, co możecie sobie zainstalować, ale jest duża możliwość po prostu wrzucenia różnych rozwiązań opartych o oryginalne kernele, odpadów jakieś customowe rzeczy, ale po prostu wystarczy znaleźć taki ROM, który po prostu nie ma w sobie już zabezpieczeń NOX-a, czyli są po prostu ta część telefonu odpowiadająca za to w oprogramowaniu jest usunięta. No i cóż, jeżeli sobie coś takiego zrobicie, macie wgrane coś takiego na kartę, no to standardowo wchodzimy do recovery. Przycisk głośności w górę, Bixby Power. Uruchamiamy sobie recovery, które już wcześniej wgraliśmy. Jak to wgrać, to wam pokazałem. Odpala ono nam się. Bierzemy sobie instaluj. Wyszukujemy naszą kartę SD, która będzie najprawdopodobniej... Gdzie to jest? Musimy sobie przejść. Wybierz pamięć, kartę micro SD, przechodzimy, no i mamy ROMy. Na przykład to, co ja tutaj wgrałem właśnie, albo wersja oparta na ROMie 8.0, albo oparta na ROMie 9.0. Klikamy sobie na przykład, nie wiem, wybierz. Weryfikacja nie jest potrzebna, uruchamiacie uruchomienie, przesuwacie i się ROM instaluje. Po chwili odpala wam się ponownie, macie oprogramowanie bez NOX-a, bez problemów związanych z takimi zdalnymi jakimikolwiek blokadami, ale no niestety telefon nie będzie w stanie się zalogować do sieci, bo już jest zblokowany przez operatora, czyli jego numer e-mail, który tutaj jest niestety już, no jest uznany za taki, który nie może się logować. No jest jakieś wyjście, zawsze w przypadku takiego fona możecie spróbować kupić jakiegoś rozbitka, przełożyć płytę główną, no i coś korzystać, no ale to są koszty i to się no nie opłaca. No a jeżeli chociaż chcecie mieć możliwość grania, zrobienia sobie z telefonu konsoli, fajnego aparatu, no to okej, no ale tylko internet po Wi-Fi będzie działał, a no niestety funkcja sama z siebie jako telefon nie zadziała. Jak widzicie, w dosyć prosty sposób da się czegoś takiego pozbyć. Kwestia zainstalowania najpierw recovery, później jakiegoś dowolnego ROMu, który wystarczy, że nie będzie posiadał w sobie zabezpieczeń NOX-a, no i teoretycznie możecie w jakiś sposób używać tego telefonu. No fakt, niezbyt dużo z nim sobie podziałacie. Zawsze możecie się też udać do operatora, opłacić raty, które ktoś nie opłacił, no ale to jesteście i to grubo w plecy. Tak samo kwestia instalacji dowolnych innych ROMów. Robi się to dokładnie tak, jak wam pokazałem, czy to ten, który ja wgrywany tu jest, czyli taka czysta wersja, praktycznie wyglądająca jak zwykły Android. Otóż to właśnie tu jest aktualnie 8, można też wygrać 9, ROM od Aleksander, takiego dewelopera. Właśnie, jeżeli dobrze kojarzę, on jest Polakiem. No i w tym momencie macie w miarę czysty telefon. Jakieś tam lekkie usprawnienia są, ale możliwości jest o wiele więcej. Możecie sobie instalować dowolne oprogramowanie. Może całkowicie telefon wyglądać inaczej. Może nie mieć w ogóle nakładki Samsungowej, czyli tutaj tego One UI, a może mieć cokolwiek innego.
To już kwestia waszej inwencji. Możecie sobie szukać. Polecam oczywiście forum XDA Developers. Tam macie dział odnośnie właśnie S9 z plusem i możecie sobie działać. Oczywiście to, co pokazałem, to nie tylko S9. S8, Note 8. Praktycznie każde Samsungi możecie w taki sposób wgrać sobie odpowiednie oprogramowanie do swojego telefonu, wyczyścić go, pozbyć się jakichś zbędnych rzeczy, wgrać jakiś customowy ROM. Kwestia tak naprawdę dobrania tego, co ma być zainstalowane pod dany model. No i zasadniczo tyle. Macie jakieś pytania? Oczywiście piszcie w komentarzach. No, rzecz jest dosyć prosta, wystarczy odrobinę wiedzy, ewentualnie poczytania, jeszcze doczytania czegoś, a możecie się też mnie zapytać. Ale no, taki sposób da się tak naprawdę wgrać dowolne oprogramowanie do waszych Samsungów. Fakt, stracicie gwarancję, no bo to się nie da ukryć. W większości przypadków jest nabijana flaga Nox, też często od razu telefon dostaje uprawnienia roota przy instalacji różnego rodzaju oprogramowania. Oczywiście też możecie sobie to w taki podobny sposób dograć, to już jest wasza inwencja. Trzeba o tym wiedzieć. No i cóż, tyle. Tyle odnośnie tematu wgrywania ROMów, ewentualnie pozbywania się blokad Knoxowych, Samsungowych. No tak naprawdę to jest chwila, jak już macie wgrane recovery, to możecie z telefonem zrobić praktycznie co chcecie. Fakt, jednej rzeczy nie zrobicie. Nie zmienicie numeru e-mail, bo nie jesteście w stanie tego zrobić. Poza tym no, nie jest to zgodne do końca z prawem, więc tego typu rzeczy się nie robi, chociaż może jakieś serwisy są w stanie to ogarnąć. Ja niestety nie mam takiej wiedzy. Cóż, tyle. Tyle odnośnie tego tematu. Na dole oczywiście macie linki do moich społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Macie jakieś pytania? Oczywiście piszcie. Cóż, film się podobał, łapka w górę, dzwoneczek, komentarz. No i na dzisiaj tyle. Czyli da się sobie samemu poradzić z pewnymi problemami przy odrobinie wiedzy. Gdy ktoś was oszuka, zakupicie telefon, który miał być sprawny, a niestety da się zrobić, żeby był trochę sprawny, no ale główna jego funkcja, czyli działanie, dzwonienie, no niestety nie będzie wam działać. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!